Dzień dobry Państwu. Spotykamy się na pierwszym wykładzie poświęconym wstępowi do technologii cyfrowych w animacji kultury. Ponieważ jest to wykład pierwszy, to chciałbym zarysować jego ogólny schemat. A więc w pierwszej części zaprezentuję Państwu przede wszystkim ogólne rozumienie kultury, ponieważ jest to podstawowa kategoria nie tylko dla tego przedmiotu, ale w ogóle dla wszystkich dyscyplin humanistycznych. Z tego względu, że ona jest bardzo ważną kategorią dla wszystkich dyscyplin humanistycznych, to powoduje, że rodzą się tutaj różnego typu problemy związane z jej rozumieniem, pojmowaniem, konceptualizacją i wyjaśnianiem pewnych jej kluczowych cech. Jak powiedziałem, jest to kluczowa kategoria, ale ponieważ ona jest bardzo często używana w życiu codziennym, a więc nie tylko w nauce, ale w różnych kontaktach międzyludzkich, to już ten sam fakt powoduje, że ona jest źródłem wielu kłopotów. Z kulturą jest trochę tak jak na przykład ze sportem, czy medycyną, albo polityką, na których to dziedzinach podobno, czy prawdopodobnie wszyscy się znają. I to jest ten czynnik, który powoduje, że problemy z rozumieniem kultury są na porządku dziennym. I drugi powód, który już też wspomniałem przed chwilą, polega po prostu na tym, czy jest konsekwencją tego, że kulturą zajmują się praktycznie wszystkie dyscypliny humanistyczne czy społeczne, a nawet również i ekonomia czy biologia. I ten fakt w konsekwencji stwarza dodatkowe problemy, które no właśnie wynikają z tego, że każda z dyscyplin humanistycznych proponuje swoją własną wizję kultury. W konsekwencji w dzisiejszej nauce mamy już kilkaset kategorii kultury, kilkaset różnych jej definicji, co rzecz jasna tylko komplikuje sprawę z jej rozumieniem. Oczywiście byłoby rzeczą niewykonalną, abym omówił chociażby część z tych kilkuset definicji. Co najmniej 300 albo może jeszcze i więcej, tutaj dokładnie liczby nikt nie zna. W związku z tym najlepszym wyjściem, jak sądzę, będzie pogrupowanie tych definicji w pewne bloki. Ponieważ wiele z tych podstawowych kategorii odnoszących się do kultury ma ze sobą określone cechy wspólne. Czyli jeśli weźmiemy te kilkaset wspomnianych definicji, to w ich ramach możemy wyróżnić parę grup, do których można przyporządkować owe wszystkie definicje. I taką pierwszą grupą rozumienia tej kluczowej dla każdego humanisty kategorii, czyli kategorii kultury, jest rozumienie kultury jako pewnych wytworów. Można powiedzieć, że w ramach tej grupy kultura została sprowadzona do wszystkiego, co wytworzył człowiek i z takim dodatkiem w sposób intencjonalny, czyli mówiąc jeszcze inaczej, zamierzony. I tutaj też jako ciekawostka mogę Państwu powiedzieć, że w końcu XIX wieku, kiedy rodziły się na gruncie nauki różne dyscypliny humanistyczne i społeczne, które za cel brały sobie właśnie tą kluczową kategorię, czyli kategorię kultury, właśnie przeważało to jej rozumienie, czyli rozumienie kultury jako wytworów. A więc wszystko, co człowiek zrobił w sposób intencjonalny, może być zaliczane do wytworu kultury albo utożsamiane po prostu z samą kulturą. Czyli tutaj takim przykładem może być jakieś narzędzie kamienne z jednej strony, czy z drugiej strony, nie wiem, narzędzie laserowe. To może być książka, to może być taniec, to może być teoria naukowa, to może być jakiś nowy sposób zarządzania. To są przykłady różnych wytworów, które ludzie tworzą, czy tworzyli na przestrzeni wieków i one zaliczają się właśnie do kultury.
są określane jako kultura. I to jest ta pierwsza grupa definicji kultury, która właśnie zrównuje kulturę z wytworami, kwalifikowanymi właśnie jako wytwory kulturowe. Druga grupa, też bardzo liczna, może nawet liczniejsza, utożsamia kulturę, jak to kiedyś mówiono, ze sferą ducha. Stąd nawet jest takie wyróżnienie, czy rozróżnienie na tak zwaną kulturę duchową i materialną, czyli do tej kultury materialnej zaliczylibyśmy wspomniane wytwory kultury, natomiast do kultury duchowej, sferę szeroko rozumianej sztuki, nauki, filozofii czy literatury. Do tego jeszcze można dodać pewne idee światopoglądowe, ideologię czy powiedzmy religię. Jest to świat ducha, używając tutaj takiego znanego pojęcia heglowskiego. Z tego, z takiego rozumienia kultury, a więc jako sfery duchowej, wyewoluowało już w XX wieku utożsamianie kultury ze światem wartości. Pojawiła się całkiem pokaźna grupa nowych koncepcji, które mówiły, że kultura, czy pod pojęciem kultury, można rozumieć szeroko rozumiany świat wartości, a więc różnych idei, ideałów, nakazów, zakazów, zaleceń, które powodują, że ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, prawda? Czyli mówiąc jeszcze inaczej, w sposób kulturowo uregulowany. I tutaj znowu tytułem przykładu można podać, że weźmy takie na pierwsze z brzegu egzemplifikacje takiego rozumienia kultury. No i powiedzmy, człowiek powinien być dobry. Człowiek powinien w życiu dążyć do wzniosłych celów. Wykształcenie jest czymś istotnym w życiu. Bogactwo jest cnotą. Człowiek powinien żyć dla Boga. To są przykłady pewnych wartości, pewnych ideałów, które na każdym kroku, na porządku dziennym spotykamy w różnych praktykach życiowych, w różnych praktykach społecznych. One występują praktycznie odkąd istnieje ludzkość. Ludzie zawsze sobie wyobrażali i tworzyli pewne ideały, pewne cele i właśnie owe ideały, owe cele, które możemy jednym słowem określić jako wartości, zawsze kierowały poczynaniami ludzi we wszystkich sferach życia. I one właśnie, zdaniem wielu teoretyków kultury, zdaniem wielu filozofów kultury, właśnie mogą być utożsamiane z samą kulturą. Czyli, mówiąc jeszcze inaczej, kultura to po prostu świat wartości i ideałów. I to jest kolejna, już trzecia grupa definicji kultury. Przejdźmy teraz do czwartej. Otóż w ramach innego rozumienia tej kluczowej kategorii, czyli kategorii kultury, można ją pojmować jako pewne wizje rzeczywistości, jako pewne wizje świata, jako pewne nawet wizje bytu, czyli tutaj tym, czym się zajmują na przykład filozofowie. Otóż tutaj takie pojmowanie kultury ściśle wiąże się z tą trzecią grupą, czyli ze światem wartości. I na czym polega ten związek? Otóż rzecznicy utożsamienia kultury z pewną wizją świata mówią, że wartości, owszem, są ważną częścią kultury, ale nie mogą być sprowadzane, czy nie mogą one wyczerpywać tego pojęcia. Dlaczego? Dlatego, że one są właśnie pochodną zakładanych przez ludzi, czy wytwarzanych przez ludzi pewnych wizji świata.
Oczywiście sprawą dyskusyjną jest to, czy to ludzie tworzą tę wizję świata, czy ta wizja świata jest na przykład narzucana im przez pewne systemy religijne, czy jak to kiedyś mówiono, wręcz przez Boga, czy jakieś inne byty absolutne. Niemniej, każdy z nas spotyka się z pewnymi propozycjami poglądu na świat, czyli jak ten świat funkcjonuje, kiedy on powstał, jak on powstał, jakie są siły rządzące w świecie, co stanowi podstawę bytu, w tym wypadku bytu kulturowego. Więc są to pytania, które zawsze się pojawiały, które stanowiły ważną część refleksji nie tylko filozoficznej czy typu religijnego, ale również typu humanistycznego. I ludzie zawsze tworzyli pewne wizje świata, zawsze czynili pewne uwagi, jak ten świat jest, jak on wygląda, jak on funkcjonuje, co stanowi o jego obliczu, czy też, jak dawniej mówiono, o jego istocie. I te wszystkie wizje świata i człowieka, rzeczywistości wyobrażone, założenia ontologiczne czy metafizyczne mają być przykładem właśnie kultury, że czy mają być utożsamiane z kulturą, że to właśnie kultura to jest właśnie pewna wizja świata i człowieka, pewna wizja rzeczywistości oraz wizja człowieka obecnego w tej rzeczywistości. Oczywiście są inne teorie, które próbują łączyć te różne dotychczas zaprezentowane teorie kultury czy definicje kultury. Jednakże ja w dalszej części tego wykładu chciałbym się skupić na takim pojmowaniu kultury, które dla Państwa może być ważne, istotne ze względu na kierunek i charakter tych studiów. Państwo studiujecie na kierunku technologie cyfrowe w animacji kultury. Już ta nazwa sugeruje, że przedmiotem studiów jest świat współczesny, prawda? Technologie cyfrowe, które są wytworem ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeszcze 50 czy 100 lat temu nikt o nich nie słyszał, gdyż po prostu one nie zostały wynalezione. Dlatego też dla nas ważny będzie ten świat, który ma charakter właśnie cyfrowy, który jest oparty na cyfrze, który właśnie jest wytworem ostatnich kilkudziesięciu lat. I tutaj w związku z tym, w związku z powstaniem tego nowego świata, tej nowej rzeczywistości, pojawiły się też pewne próby refleksji teoretycznej, czy wręcz filozoficznej. Pojawiły się też pewne pojęcia, pewne nowe nazwy, pewne nowe kategorie, które próbują jakoś ująć, uporządkować tą naszą wiedzę na temat tej dzisiejszej rzeczywistości. W związku z tym pojawiły się takie określenia na przykład jak kultura 2.0, kultura internetu albo kultura w internecie. I chyba najpopularniejsze i mające największy zakres znaczeniowy, czyli określenie po prostu kultura cyfrowa. Czyli znaczyłoby to, że współczesna postać kultury, albo znaczna jej część, albo ta najważniejsza jej część, ma charakter cyfrowy. Co to znaczy? Otóż znaczy to tyle, albo przede wszystkim tyle, że o swoistości, o istocie tej kultury przesądzają pewne wynalazki techniczne, a nie na przykład światopoglądowe, ideologiczne czy religijne. To wspomniane wynalazki techniczne, współczesne wynalazki techniczne, na przykład elektroniczne, cybernetyczne, telekomunikacyjne, informatyczne czy biotechnologiczne, w decydującym stopniu wpływają na charakter współczesnego świata. Mówiąc inaczej, meblują, w cudzysłowie, meblują ten świat. Prawda? Mówią, określają jego najistotniejsze własności i właściwości. Dlatego też ta współczesna kultura
zwana właśnie, jak już mówiłem, kulturą 2.0, kulturą sieciową, czy przede wszystkim kulturą cyfrową, właśnie jest oparta na tych wynalazkach, na współczesnych technologiach, często określanych technologiami ICT, ale im będzie poświęcony odrębny wykład, więc tylko tutaj w tym momencie tą nazwę zasygnalizuję. I w związku z tym ta kultura niejako u swoich podstaw ma, mówiąc tak nieco potoczniej, krótko, cyfrę. No? Oczywiście nie należy tego rozumieć dosłownie, dlatego że charakter tej kultury rodzi się w głowach informatyków, programistów, inżynierów od na przykład systemów komputerowych czy sieciowych i oni po prostu piszą odpowiednie programy czy też aplikacje, które wyrażone są w nowym języku. Prawda? W każdym bądź razie w takim języku, który potem, czy ten kod, który oni piszą, zostaje sprowadzony do postaci cyfrowej, czyli do układu zbioru zer i jedynek, które byłyby zrozumiałe dla różnego typu procesorów, które są w komputerach, tudzież innych współczesnych urządzeniach elektronicznych czy jakichkolwiek innych. Prawda? Stąd mówimy, że u podstaw tej kultury leżą układy jedynek i zer, prawda? Czyli że ona ma w tym sensie charakter cyfrowy. I to jest jej najważniejsza cecha. Do innych cech można zaliczyć, że jest ona, czy ma ona charakter interaktywny, da? Istnieje poza czasem i przestrzenią, czyli tutaj te jej cechy te tradycyjne pojęcie czasu i przestrzeni zostaje znoszone i oczywiście, że ma charakter niematerialny, czyli mówiąc inaczej, ma charakter wirtualny. No, czyli jeszcze raz podkreślmy, że ta kultura cyfrowa właśnie oparta jest na, czy jest wytworem współczesnych wynalazków technologicznych na czele z informatycznymi, no, czyli mówiąc inaczej, właśnie ma charakter cyfrowy, ma charakter wirtualny, jest interaktywna, istnieje poza czasem i przestrzenią. No? Gdyż świat wirtualny nie ma tego typu fizycznych ograniczeń. Oczywiście ona również może występować, jej pewne aspekty w tak zwanej przestrzeni fizycznej, materialnej. No? Te dwa światy mogą się jakoś tam łączyć, krzyżować, zachodzić na siebie, prawda? Ale dla odróżnienia tych cech istotnych można powiedzieć, że ona stanowi odrębny rodzaj bytu. Ważną sferą jej funkcjonowania jest świat internetu. Jest po prostu sieć. Ponieważ sieć się rozrasta, coraz częściej w tej sieci przebywamy, załatwiamy różne sprawy, pracujemy, uczymy się, bawimy, gromadzimy informacje, nawet zanurzamy się w niej. Tutaj istnieje takie pojęcie czy zjawisko immersji, prawda? Zanurzania się w wirtualnym świecie za pomocą oczywiście pewnych przyrządów, jak na przykład okulary Oculus Rift, prawda? Które stosują się na przykład do świata gier komputerowych. Więc tutaj to jest jej chyba najważniejsza część, najważniejsze środowisko, ale również pewne elementy tej kultury cyfrowej występują również w tak zwanym, powtarzam, w tak zwanym świecie realnym, bo ta kultura cyfrowa jest też jak najbardziej już realna. Prawda? Kiedyś stosowano takie rozróżnienie na kulturę realną i wirtualną, prawda? Co by sugerowało, że ta druga, czyli wirtualna, jest taka trochę, nie wiem, jakaś enigmatyczna. No, nie wiadomo, jaki jest jej charakter. Obecnie to rozróżnienie się znosi i mówi się, że wszystko ma charakter realny, również ta wirtualność, prawda? Czyli co prawda nie możemy jej dotknąć, prawda? Ale możemy
w niej się zanurzyć, możemy w niej przebywać. Tutaj tak przedstawiałaby się sprawa z tą kulturą cyfrową, która jest głównym przedmiotem Państwa studiów. Oczywiście ten dzisiejszy świat kultury cyfrowej, kultury sieciowej, kultury 2.0 czy kultury web 2.0 doczekał się pierwszych teoretyków, pierwszych filozofów. Powstają pierwsze opracowania próbujące w sposób bardziej taki ogólny zarysować pewne istotne cechy i pojęcia. Pojawiają się określone kategorie, za pomocą których próbuje się opisać tą nową rzeczywistość. O tych pojęciach i kategoriach będziemy rozmawiali na innych wykładach. Ja tutaj też przy okazji chciałbym wspomnieć parę ważnych nazwisk współczesnych teoretyków czy filozofów owej nowej kultury. I tutaj bym wymienił takie nazwiska jak na przykład Sherry Turkle, jak na przykład Jean Baudrillard, jak na przykład Don Tapscott, jak na przykład Aleksander Jan Soderquist i Aleksander Barth, jak Emmanuel Castells. Są to ważni teoretycy, po części filozofowie, którzy próbują jakoś tą współczesną rzeczywistość scharakteryzować na gruncie nauki i na gruncie filozofii. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten temat poświęcony współczesnej kulturze. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na wykład numer 2.